Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, jestem Mateusz z Thaumaturge. Ostatnio zaatakował nas golem w porcie, gdy próbowaliśmy tej pani Swietłanie Rumiancewej pomóc. No i w zasadzie tej pomogliśmy, ale potem umarła. Czasem tak się zdarza, jak komuś pomagasz. Może i my się wróciliśmy na chatę, siostra nas zrugała za to, że się znamy z tym Wladimirem Wladimirowiczem. Wiktor wrócił. Z jednej strony chcę płakać ze szczęścia, z drugiej mój brat bardzo się zmienił i trudno zobaczyć mi w nim chłopca, którym kiedyś był. Pamiętam nasze 12 urodziny, ostatnie, kiedy byliśmy wszyscy razem. Ja, Wiktor, tata i matka. Zabrali nas na karuzelę, a później do cukierni pani Jagody. Kopaliśmy się z Wiktorem pod stołem i podkradaliśmy sobie z talerzy najsmaczniejsze kąski. Wciąż pamiętam jego śmiech, jak on potrafił się śmiać całym sobą, aż mu się policzki strzęsły. Rodzice jedli na pół pączka. Dobra, ty, no w dupie to mam. Co dwupokój jest gdzieś? Przyszedłem poczytać twoje listy, no. No i właśnie ona się spruła do nas, że się znamy z nim, a ona na mnie powiedziała, że się z tym Ruskiem zna. I że to jest agent ochrony. No, niedokończony tekst. Jak zauważa wyżej wspomniany autor Ogniwa, w fabrykach oprócz mężczyzn pracują także kobiety i dzieci, co najprawdopodobniej jest wynikiem smutnej okoliczności, że i kobiety i mężczyźni, tak samo jak dzieci, potrzebują jeść. Czekaj. A to smutna okoliczność jest taka, że kobiety i mężczyźni muszą jeść? Czy te dzieci muszą jeść? Cytat świadomie przewrotny, jednak bezwzględnie punktujący fakt, że praca dzieci jest bardzo ważniejszym, na które... Okej. Dobra, Ligia, ja cię ostatnio broniłem. Mimo, że pieprzyłaś głupoty na tym zjeździe feministek. A ty mi tutaj takie rzeczy... Aha, tu jest chata ojca. Ty, to tak... A gdzie ojciec spał? Tu jest łazienka. No. Tu jest łazienka. Czy on tutaj miał ten? No tak. A nie, tutaj ma łóżko. Okej, dobra. Cofam, zwracam honor. No to ojciec miał największą chatę. Znaczy najwięcej miejsca dla siebie. No i słusznie. A ten dalej ma globus. Czy ty masz jakieś ciuchy nowe? Nie byliśmy u krawca. Nie wiem nawet, czy coś się tam zmieniło. Mogliby się sobie zmienić. Choćby o. Dla zasady. A czemu nie możesz iść z prawej strony? Znaczy jesteś z prawej... Uuu, co się dzieje? It looks familiar. And yet different. Well, well. Co to? Is this a dream? Nie, stary. Tak normalnie chodzisz. A co tutaj się wyrabia? Czekajcie, muszę się podrapać po nodze. Po nodze! Ej, no co? Czemu nie ma... Zbadaj, ale nie ma nic. Czy ten golem mnie złapał w klątwę? No może i byliśmy na Pradze, ale to wiecie, Praga Pragą, ale to była polska Praga, nie czeska. Żeby tak zaraz golem? Chociaż nie, golem to jest przecież Boże Święty. Przepraszam, mi się to skojarzyło z Czechami, zaraz wam powiem dlaczego, pewnie będzie gadał. Zaraz wam powiem, dlaczego mi się to z Czechami... O! Stary przemówił. Stary wstał z grobu, nie? The devil himself. Blind fool. Well, what don't I see? Maybe you could give me an answer this time. What don't you know? Why did you let a rat like Konieczkin into our home? Now he's dogging Ligia and me. Were you working for him? Did you start informing on your customers for him? A fool's theory. Fool's theory! Czyli przypadkiem tak nazywa się nazwa studia, które zrobiło tę grę. Why is the golem pursuing our blood? You've not just put me in danger, but Ligia as well. Who did you hurt so much that the golem was aiming to? Hold on. It succeeded, didn't it? That's what killed you. That's what made the building fall on you. Who inflicted this punishment on you? What for? And how the hell do I lift it? Everything I've done was with your children in mind. I've heard it all before. For our good, I know. Thanks a lot. I didn't ask you for anything. Certainly not for someone like Konieczkin to cover for me. I didn't make you get into bed with him. Are you finally going to say something? You've wasted your time.
I left you all the answers. You just have to find them. Ale mi się krew z oczu robi. Where am I supposed to look for them? In the Black Grimoire, which I nearly got from you? In that case, where is it? Who was it? Your friends? Your coterie that you hid even from your lover? Who are they? What were you planning? You possess everything I had. I have left you everything you need. Aha. To spoko. Come back here. I'm not finished with you yet. On chyba skończył. Dobrze, dlaczego mi się to skojarzyło z Czechami? Bo właśnie golem, to był rzymiański golem, jak się później okazało, był w trylogii husyckiej, a to się działo w Czechach, znaczy no w Czechach, Polsce i na Śląsku. Pomóc z siostrą, a gdzie ta siostra? A ty to kto? A! Dobra. Aj, panie drogi, parter, no idziemy w parter, sójka czy parter? Kto zaś dzwoni? Zaś ten. Teodozja Majewska z Bathhaus. Wiktoriusz speaking. Chłopski, this is Pielewin. I was waiting for your call, Commissioner. Go on. They released Kajetan in the morning. I thought you'd want to know. I cleared him of all the charges, but he doesn't really care. How did the fisherman's, I mean Clara's case end? That's covered with investigative secrecy. I see. And what about... Hello? Okej, okay, to możemy sobie zdobyć demona. To gdzie jesteś? O, tu jesteś. Nie, jestem wystarczająco nieprzytomny, stara. Look who's up. Sleeping Beauty. Have some coffee. In the morning Grażynka brews it strong. All the revelations yesterday overwhelmed me a little. I'm sorry. Boś słaba sroczka. I'm sorry for my outburst. Forgive me for yesterday. Warsaw was getting to me. Yes, I know the feeling. And I don't want to quarrel with you either. We'd be better off focusing on the obstacles ahead of us. I thought that, given our situation, your suggestion to talk to Konieczkin wasn't so bad after all. I suspect he'll offer us a deal with the devil. For now, I'm just thinking out loud. What's next? I had a dream about Father. Me too. Right after he died. He was soothing me with my favorite lullaby. First he insulted me, and then... blood poured down his face. Very funny. Do you see him often in your dreams? I wouldn't wish it any more often. They're not ordinary dreams. They're very realistic visions. I talk to him, I ask questions, but I can't understand his answers. Why don't we focus on real life? I know that you're still sorting through things there, but I really have to visit our store in Mirów. I'm basically done, and I was planning to go there now after breakfast. Will you join me? Nie, później to pójdziemy. I have to get all this straight in my head. Aren't you going to eat anything? I've got no appetite. Będę na głodno. Nie, dlaczego chcę... O, tu możemy od razu gabinet przeszukać. Bo chcę tego. Chcę sobie tego demona kolejnego, znaczy Salutora. Kolejnego ogarnąć. Co to? Generyczny list. Dziwne, że ktoś go zachował. Pod zgrabnymi literami pulsuje głęboka, ukryta toń taumaturgicznej wiadomości. Szukasz kabalisty? Co to do cholery jest? Poza Warszawą? Niepotrzebnie. Jeden z najlepszych jest bliżej niż myślisz. Izaak Sofer z synagogi Nożyków. Mówiłem, Rzymianie maczali palce w tym golemie. Znaczy, to chyba nawet gościu powiedział, nie? Wykaz nieruchomości należących do ojca. Dużo ich, ale większość to znane adresy w mieście i poza nim. Oprócz jednego. Dobra, może tu na górkę pierwsze. Ferdy, durkę, górkę. Ogarnijmy.
Długi i zawiły jest o tym, że tylko synowie Abrahama mogą tworzyć żywe ciała z gliny, wieje mizoginią. Okej, to jest ten tekst kabalistyczny. Uderza książką o biurko, gwałtownie przewraca strony, rozrywa papier między drżącymi palcami ze zniecierpliwienia, a zamiera w zamyśleniu nad klątwą Abrahama, którą na niego nałożono. Musi być jakieś rozwiązanie. Musi. Okej, czyli był świadomy tego, a nie stało się to przypadkiem. Amulet. Cylindryczny medalion skrywa ochronną inkantację w języku hebrajskim. Słowa wyryte na amulecie emanują żalem. Wiadomość zaklęta w medalionie szepcze o ostrzeżeniu, dobrze mówię. Echo rzuconej klątwy golema pachnie mroczną kabałą i wyrzutami sumienia. Czuję coś jeszcze, ślad, znam go, był w ruinach kamienicy, pod którą zginął ojciec. To rabin Sofer z synagogi Nożyków nałożył na ojca klątwę golema. Ciekawe czego, szczególnie, że tych dwóch się najwyraźniej przyjaźniło. Z drugiej strony, niszczenie ważnych relacji było ulubioną rozrywką ojca, więc nie dziwi mnie to, że jeśli chcę pozbyć się golema, powinienem udać się na Mirów. Okej, to na Mirów i tak idziemy, bo przeszukać sklep, tak? Pudełko niby jest puste, jednak na jego dnie spoczywa klarowna i precyzyjna myśl. Nie zostawiono jej tu przypadkiem. Została ułożona starannie w prawnym umysłem taumaturga. Wiadomość brzmi lakonicznie. Spotkajmy się. Podejrzany adres i wiadomość, którą mógł odczytać tylko jeden taumaturg. Pachnie tajemnicą, pachnie spiskiem. Dokładnie o czymś takim mówił Konieczkin i Swietłana. Powinienem to sprawdzić. Dobra, a mam to jakoś zapisane? Zobaczcie zaraz Putinem. Okej. Okay. A to są zadania główne, okej. Okay. To idziemy pierwsze po to. I dowiedzieć się czego chce Uper. Dobra, to zrobimy sobie znowu te kłościki poboczne. Ten z Uperem był nawet fajny, bo poznawaliśmy troszeczkę... troszeczkę naszą postać bardziej. No a Morena się przyda, tak? Bo jednak tędy było wyjście. Nie wiem, co ona mi będzie boostować, ale coś tam będzie. O, a tutaj co tu jest? Artykuł w gazecie, dawniej dziś. Wiecie, że dla poety jedna tylko droga. W sercu szukać natchnienia i dążyć do Boga. W tym duchu mistrz Mickiewicz opowiadał wiele. Okej, to tam wierszyki Mickiewicza. Dyskusja o sztuce? Co zaś? A, to zaś o jakimś typie. Zaś kolejne wydarzenie znaczy się. Dobra. Wszystko wiemy. Spokojnie, spokojnie, jak na wojnie. Cukiernia tu jest zamknięta, tu jest coś interesownego. No, idziemy więc do... Ej, to dwie miejscówki powinny być, nie? Chyba, że to wszystko będzie na tej... A, no tak. Mamy Mirów. I jest ten port praski, prawda? Ale my idziemy na Powiśle. Ciekawe, czy jeszcze będzie jakaś lokacja. Czuć pieniążkami, nęci, czuć. No, no. A nie tutaj. Tu? Tak, dobrze, idziemy. Tu już nie malujesz? Ty, trochę się postarzał chyba, chłopak. Hello. It's you. How was jail? A place like any other. I helped Bielewin find the real murderer. I mean, murderess. He told me. How does freedom feel? Normal. The river giveth and the river taketh away. I see you're not interested in small talk. So let's pick up where we left off last time. Where are you hiding, my beautiful Kelpie? Kelpie, no! You rescued him when he wanted to end things, but you took advantage of his condition to feed on his flaw. I think it's time for him to be rid of you. The river giveth and the river taketh away. Ciekawe, będziemy walczyć? No, będziemy. O, to jest ta, Klara. Tak, dobrze mówię? Morana, masz tylko jednego. Damy radę. Czekaj, co ty masz za stan, stary? Zupełnie odporność.
odporność i... Okej. Wiesz co, to tobie sobie pizgniemy tak. Weźmiemy Beleska, zrobimy tripla. Dobra, trochę mi uderzą. Stary. W następnej turze wysadzam was wszystkich. A ty, co zrobiliście? Au! Nie tak boleśnie, siostro! Trzy. Ale na sześć tur. Dobra, to ciebie wyeliminujemy. I Veles! 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 Dziękuję, dziękuję! Mówiłem, że w następnej turze was eliminuję. Ej! Ej, nie wolno tak. Dobra, on jest martwy. No i ty też jesteś martwa. W następnej turze się uleczy. Dziękuję, dobranoc. Pa, pa. Czterech was. Dobra, zrobimy tak, żeby się uleczyć, żeby było bezpieczniej. Co ty zrobiłaś mi? Co to jest? No halo, czemu mnie pokazuje? Aha, spowolnienie. Dobra, to tak, ciebie bym sobie wyeliminował. Teraz tak, za 15. Dobra, wyeliminuj tych dwóch. Będzie dwóch z głowy. Oj. Coś. Nie, nie będzie źle. Na spokojnie. To może jednak nie na spokojnie. Przydałoby się uleczyć. Dobra. Ale dwa ataki przede mną, och cholera, dobra, jeden. Nie przeżyję. Oh my god. No wczytaj, wczytaj. Zapis automatyczny, stary, a co? Damy radę, damy radę, damy radę, spokojnie. Teraz mam inny plan. Inny plan mam. Na spokojności. Klepiemy sobie tak. Aha, przywracasz mi skupienie. Okej. Okay. Tobie walniemy. To. Tobie Veles zasadzi to. Co wy robicie? To, że podchodzicie bliżej, to ja czaję, ale... Dobra, zwiększysz sobie otrzymane obrażenia przy okazji i pizgniemy ci z tego, a potem pizgniemy tamtej z tego. I to powinno być zgon na tych dwóch. Czy pan Veles zabije go? Kurde, jak ona ich
przyspiesza albo mnie spowalnia. Dobra, ty dostaniesz 8. Aha, ty się leczysz za... No właśnie, tak. I to teraz ciebie dobijamy. Kurde! Teraz musiało nie wejść. Spokojnie. Jeden. Pada drugi. I ona jest na hita mojego. Dokładnie tak. Teraz ja sobie... O, co ja sobie mogę rzucić? Upyrem na pewno się leczymy. Mhm. Czekaj, kolego. Tak, na ciebie... Kurde! Bo wy macie wszyscy odporność na nowe stany, tak. Więc ty sobie weź tego, a ty teraz upyrkiem... 17, a ty mnie uleczysz za ile? Dychę. To nie chcę. Tego. A nie, bo to zawsze tyle samo, tak? Dobra, trzy ataki to powinienem przetrwać. Czemu on tak przeszedł przez upiora? Okej, no właśnie, skupiałem się na skupieniu, także na spokojności. Pierwszy mu... A, szkoda, że nie weszło przed niego. Bo tak by mu zadał znacznie więcej obrażeń. Nie, bo ty się zdążysz... Nie zdążysz się uleczyć. Dobra, to ciebie wyeliminujemy. Ciebie wyeliminuję później. A na ciebie, czekaj, co ty masz? To przenieś. Tak, przenieś to na nią. Czekaj. Dobra, trudno. Przynajmniej ja nie będę miał tych stanów. Ty, wystarczy! Ty, no jestem martwy, ty! No cholera jasna! To przeżył. Ty, no jestem idiotą, czy ja czegoś... Dobra, zrobimy tak. Veles, spróbujesz ją zabić. Fajnie by było, jakby wyszło. Kiedy będzie moja tura? No właśnie, teraz jest moja tura, więc...
Teraz na ciebie wrzucimy to. Albo Velez ją zabije, albo nie. Fajnie jakby wyszło. Ty no, ile ty ją będziesz tłukł? Do 12, 21. A tym? Jakbym ci pizgnął? To będzie dużo szybsze. No cholera jasna, no właśnie. To będzie dużo szybsze, tylko że trzeba było brać tamten, ale cztery hapsy, 9 straci, ale 7 odnowi, czyli 2 obrażenia będzie mieć. Zróbmy tak. Zdał mu 8. To jest spoko. On teraz ten Bukowak go ją zabija na pewno. On może zginie i leczymy się upyrem na nim. Ona pada na pewno, bo to jest 18 damage'a, ona miała 15 zdrowia, tak? Padasz. Na ciebie jest szansa 50%, że padasz. I miejmy nadzieję, że to wystarczy. Nie padłeś. Padłeś, dobrze. Zrobimy sobie to tylko dlatego, żeby stracić skupienie, a na tobie damy sobie to, żeby sobie odnowić zdrowie przed następną walką. Ja wiem, że jemu nie wyjdzie to cierpienie, ale dzięki temu straciliśmy jeden punkt skupienia, a teraz się i tak odnowimy. I teraz go, on go, czemu 5? Aha. Ty, to ja się tak nie chcę bawić. Dobra, następną walkę zaczniemy od przeniesienia mu tego stanu. Właśnie, bo mamy 6 tych. Nie, to trzeba było tego nie brać. Kurde, ale myślałem, że on padnie. Dlatego wziąłem tego lelka. Ja pierdzielę, no. Dobra, przynajmniej jestem wolny od tego. Tu zaczynamy od... Od czego? No, od cierpienia. Co innego zrobić? Dobra, zaatakujesz tego upyrem. Żebym mógł mieć zdrowie. Dostanę 3 ataki, ale 3 ataki dostanę. Nie, 2 ataki dostanę w skupienie. 1, przepraszam. Mhm.
Dobrze, 20 hapsów. Ty dostajesz drugi raz to samo. Wszystko spoko. Więc mógłbym... teraz zrobić tak. A tu... okej. Czekaj, ty jesteś od bukowaka. Aha. Panie Veles, spróbuj pan. O, jak to teraz nie wejdzie? Znaczy, no, jedna osoba ginie, tak? Ale zostają trzy. Mam mało zdrowia, żeby się uleczyć. Muszę w następnej turze, na pewno biorę przeliczenie się na skupienie. Okej. Dobrze. Dobra, jest ich dwóch. Ja teraz... co? Ty, moja tura teraz. Dobra. A na ciebie, paniusiu. Robimy tak. Ja teraz... ej, co jest? Czemu jako pierwszy ona się rzu... o, nie obniżam poziomu trudności. Dobrze, moi drodzy, jestem w trakcie walki, ale generalnie zaczęło mi wyjść, bo tak, jeden już, dwóch zaraz zginie. I on zaraz zginie też. Czekaj, ja mam 5. A, 5 tur, ale po jednym obrażeniu. Okej, więc ci dwoje sobie umierają. Tamten zginął przed chwilą od Velesa. Na tym użyłem tego drugiego strzału, który bije mocno, mocny damage. Dobra, no chłopce zdycha. Ja mam dużo zdrowia na 4 przeciwników, także jakoś to wyszło. Nie wiem dlaczego poprzednio jakoś to tak dziwnie zagrałem. Dobra, i teraz gramy to samo, że ty bierzesz mi, chociaż może upyrem się uleczyć. Za ile się mogę uleczyć? Za 9. To poczekajmy, jeszcze jedną turę poczekajmy. Ty spróbuj tego zatłuc. Tobie walnij w ten sposób. Ją wysadzimy. On jak wysiądzie, to też będzie fajnie. No tak, ją wyłączamy, albo jego. W tej turze leczę się upyrem. Tak, ciebie wolę wysadzić, bo ty masz najwięcej zdrowia. Elegancko, nie można tak było wcześniej. No i dobrze, i teraz ich żyje dwóch. Teraz na tobie użyjemy kuźwa. Dobra, no powinienem przeżyć. On nie zadaje właśnie, on nie zadaje aż tyle damage'a. Ona sobie padnie. Dokładnie tak. Ja dostaję dużo hapsa. On mnie tłucze. Dostajesz tym. A ty dostaniesz od pana
Dobra, pizniesz mu z tego, a ja mu pizdnę z mocnego sierpa, tak? Dobra, jeden hit dostaniesz. 13 zdrowia, ale... To mnie boli, Velesem trzeba było zaatakować. Znaczy tym, lelkiem. Ej, to czemu ja teraz straciłem? Nie rozumiem. Czekaj, ty mu zadasz... ...6... ...18, to za mało, faktycznie. A ty będziesz mieć 4... Dobra, to ciebie trzeba dobić. Tak to trzeba zrobić, tak. Ciebie trzeba dobić. Ile stracił? 20 hapsów? Coś ty mi zrobiła. Ty, no ja jestem martwy. Mówiłem, że lelkiem trzeba. No ale co mi z tego? Nie wiem. Kurde no! Dobrze. Podejście piąte? Nie wiem już które. Piskniemy. Ciebie tak. Bukowaczkiem. Cię w ten sposób. Żeby muszę się uleczyć. Mhm. Dobrze. Mamy dużo zdrowia. Co to jest? Spowolnienie pewnie znowu. Teraz tak, ciebie eliminuję. Przynajmniej ściągam mu pasyw i chroni mnie przed stanami, tak? Więc nie wrzuci mi nic nowego. Zwłaszcza nie wrzucą mi krwawienia. Co jest istotne. Okej, okay, teraz jestem martwy. Dobra. Dobijesz sobie tego. Co ty znowu zrobiłaś? Ja nie wiem, to może być... O, jakaś porażka. Dobra, 20 hapsów mamy. Teraz możemy tak, rzucić na niego to. Na tym. Czekaj. Dokładnie to dostajesz. Dwie osoby dostały, tylko że, aha, no pewnie ona dostała, nie? Tylko że ona nie dostała, bo ma... Ach, Christ. No właśnie, chciałem powiedzieć.
Dobra, skupmy się na jednym. I mi się odnowi zdrowie. I weźmy... No tak, jest szansa, żeby zdechnął, nie? Tak, zdechnie za chwilę. Zaatakujemy go jeszcze raz upyrem, a... Albo nie. Właśnie, nawet bez sensu. Tak, zaatakujemy. Dobrze, jakoś poszło, ośle, jakoś poszło, matko boska, ja chciałem tylko tą Morenę zdobyć, a to po prostu, no, walka na... Nie wiem, ile to trwało. Dla was trochę mniej. Nie wiem, 20 minut, 30? Lekko. Skoro i tak trzeba czekać na to, to niech ją tym pizgnie i ją dobije przynajmniej, tak? To mnie uleczyło. Dobra, za 3, bo za 3. Dobra, mały. Nie mamy Wina. Tego się nie spodziewałem! Co ty mi zrobiłeś? Zrobiłaś? Perfekcjonizm? Skąd ja takie rzeczy mam? A to co drugie? Ogłuszenie nie pozwala podejmować żadnych działań. Aha! Dobra. Nie dość, że mam 100% większe obrażenia, to nie mogę zadawać żadnych obrażeń. No, fantastycznie. Dobra, czy musiałem sobie to przekminić? Nie wiem. Chyba jesteś po prostu łowcem Pokémonów. Ale to go pokarało. What was that? What happened? The river giveth and the river taketh away. But never again. The river no longer flows through you. What? What do you mean? I rid you of the salutor that was tormenting your mind. I didn't ask you to. Is this why you were so bent on getting me out of jail? Jak to? Tego nie powiesz przez zbyt małą dumę? It was more about justice. Yeah, sure. Thanks. And now what? Something flipped in my head? What should I do? Whatever you like. It's all up to you now. Okay. Mu nie mówić. Now I would like to clean up. I need to air the place because it reeks. Worse than the cell. To trzeba było się nie zjebać. Dobra, wiem, że percepcja jest osłabiona. Idziemy do Rasputina. A tu coś jest. Co to? Gazeta sportowa. Prawidła gry w piłkę nożną. Football Association. Graczom nie wolno używać butów z gwoździami? Chyba, że główki i gwoździe są wbite zupełnie równo ze skórą. Nie wolno też używać żelaznych okuć na butach, ani też gumowych podeszw lub okryw na kolanie. Nie mogą też drewniane kołki z butów wystawiać. Gracz, który by się do tego nie zastosował, musi być z gry wyłączony. Okej, okay, dobra. Super. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mi kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to było The Thaumaturge. Widzimy się jutro. Papa, zmęczył mnie ten odcinek. Znaczy może nie tyle odcinek, ale ta walka. Kuźwa. Nie wiem, miałem jakieś lamki mózgu po prostu. Co jest?